Kiedy myślę też o normalnej wierze, bez tych niewłaściwych i sztucznych naleciałości, to warto powiedzieć, że mamy też w sobie czasami takie nie do końca właściwe, jak mi się wydaje, pojęcie życia duchowego. Może się mylę, ale mam takie wrażenie, że bardzo często gdzieś separujemy życie duchowe od życia takiego codziennego. Że tutaj mam swoją modlitwę, pójdę w niedzielę do kościoła, odprawię jakieś nabożeństwo, ale kiedy wyjdę z kościoła, to zaczyna się to prawdziwe życie, że jest jakiś podział, że są dwa światy i sobie myślimy, że życie jest czymś innym, a życie duchowe, takie bardziej wysublimowane dla wybranych, jest czymś innym. I to jest bzdura. Bo oczywiście mamy te dwa pojęcia, sacrum, profanum, ale bardzo często też negatywnie stosujemy te pojęcia, próbując odseparować dwie rzeczywistości, dwa światy. A najlepszą definicją, z jaką się spotkałem na temat życia duchowego, którą zapisał jeden z mnichów, to jest definicja, która brzmi: życie duchowe to po prostu życie. Że dokładnie wszystko, co robię, jest życiem duchowym, bo na czym polega życie duchowe? Duchowe, jak nam czasami się wydaje, to jest niewidzialne, takie niezwykłe, niewidzialne, tajemnicze, wzniosłe, cokolwiek to znaczy. Ale duchowe nie oznacza niewidzialne czy niematerialne, tylko duchowe oznacza, że coś jest przeniknięte Duchem Świętym, czyli jest błogosławione, jest gdzieś zanurzone w wierze, w takiej świadomości, że jak jestem w kościele, a za chwilę idę do pracy, a później kroję chleb w domu i piję kawę, jest to duchowe, czyli jest zanurzone w takiej świadomości, że to jest czynność, która jest też sama w sobie święta, bo jestem człowiekiem, który może to robić w jedności z Panem Bogiem. A my to zupełnie gdzieś rozerwaliśmy od siebie i zrobiliśmy taką enklawę sakralną i nasze takie życie codzienne kierat. To wszystko jest jednością. To wszystko jest jednością i czasami śmiejemy się ze średniowiecza, że w średniowieczu ten Kościół był tak w centrum, że była jedność państwa i Kościoła, ale jest jedna zaleta, przynajmniej w moim przekonaniu, że dla ludzi sfera wiary, sfera religijna była czymś normalnym. Było tak ścisłe połączenie Kościoła i państwa, co miało oczywiście mnóstwo negatywnych też cech, ale jedną z takich pozytywnych cech, której my dzisiaj nie mamy, to jest brak takiej świadomości, że każda minuta, którą przeżywam, każda sytuacja, to jest życie duchowe, że w tym jest moje spotkanie z Panem Bogiem. A tak naprawdę już od XIX wieku mamy takie kompletne rozejście się tej rzeczywistości duchowej i rzeczywistości codziennej. Właśnie ta spójność, ta normalność, że jestem chrześcijaninem, kiedy modlę się pobożnie w kościele i kiedy jadę tramwajem, kiedy jestem w pracy, kiedy oglądam film, cokolwiek. To jest życie duchowe. I kiedy zacznę pojmować w ten sposób, to oczywiście nie będę w tramwaju klękał, nie będę w tramwaju śpiewał pieśni religijnych, bo to ma być normalne. To ma być normalne, czyli jak w tej anegdocie, że przychodzą do mnicha, starego mnicha, młodzi adepci i mówią: mistrzu, dlaczego ty jesteś taki właśnie uduchowiony, taki spokojny, taki harmonijny, taki po prostu, no taki, jaki być powinien człowiek. A on mówi, to jest bardzo proste. Kiedy jestem w kościele, to się modlę. Kiedy śpiewam pieśni religijne, to śpiewam pieśni religijne. Kiedy pracuję i rąbię drzewo, to rąbię drzewo. Kiedy śpię, to śpię. Każdą czynność wykonuję w jej adekwatności. I to jest jak w tej słynnej anegdocie z tym malarzem, prawda, który maluje obraz Pana Jezusa, a ponieważ to jest bardzo wzniosłe, bo maluje Pana Jezusa, dlatego muszę to robić na kolanach. I ten malarz klęczy przed obrazem, ale mu to nie idzie, bo na kolanach jest ciężko malować, ale to ma być pobożnie zrobione, więc on jest na kolanach i w końcu słyszy głos Pana Jezusa, który mówi: słuchaj, ty mnie maluj dobrze, a nie na kolanach. Podobnie jak jest takie pytanie, jeżeli mają Państwo przed sobą dwa zakłady szewskie i na przykład na jednym zakładzie jest napisany szewc, a na drugim jest napisany szewc katolicki. Ja pójdę do szewca, nie do szewca katolickiego, dlatego że dobry szewc nie będzie potrzebował jeszcze dodawać sobie takiego splendoru, że katolicki niby lepszy. Nie, on ma po prostu swoje rzemiosło wykonywać jak najlepiej i to jest jego życie duchowe w tym momencie, to jest normalność. To jest właśnie taki człowiek z krwi i kości, który jest człowiekiem Ewangelii, jest chrześcijaninem.